Dębowa ma nowy obiekt poświęcony pamięci Żydów zamieszkujących miejscowość. Pomysłodawcą i wykonawcą jest mieszkaniec Bobowej Józef Gucwa. Z naszą kamerą udaliśmy się do Izby Pamięci zlokalizowanej tuż przy Bobowskim Rynku. Panie Bogusiu, właśnie znajdujemy się tu, ta Izba Pamięci Żydów Bobowskich z okolic imienia Landała, czyli właściciela tego domu, który tu miał wyszyn przed wojną. Tu mamy, panie Bogdanie, przedmioty kultu religijnego, srebrne, oryginalne. Można tu zobaczyć taki scyzoryk na przykład na szabat, do krojenia chałki, kieliszki kiduszowe, pucharek kiduszowy, lampki hanukowe, srebrne. Tu, panie Bogdanie, mamy, proszę pana, takie na przykład puszka na etrog, mezuza, prawda. Co tu mamy jeszcze? Róg na zakończenie roku. Proszę pana, balsaminki różnego rodzaju, na przykład ta balsaminka jest w kształcie rybki, balsaminki wieżyczkowe są. Tu mamy taką do obmywania rytualnego dłoni, kwarta dwuuszna, prawda, do rytualnego obmywania, to było się znajdowała w synagodze. Część tory, do tej tory zawieszka tak zwany tas, rimonim. Takie rimonimy tu powinny być dwa, ale tylko mam zdobytą oryginalną jeden rimonim. No i jad, wskazówka do tory, że wiadomo, że nie wolno było palcem po torze jechać, tylko tą wskazówką. To jest koszulka na torę, parochet do zasłaniania głównego ołtarza. Proszę pana, tutaj mamy, zrobiłem taki na szabat stół, co powinno się znajdować. Świeczniki szabatowe, kieliszki, kielich kiduszowy, wino, chałki, balsaminka też. Tu mamy bardzo, bardzo stary taki obraz, tkanina taka, jak król Salomon sądził dwie kobiety, które urodziły dwoje dzieci, a jedno było z nich martwe. No i także i obydwie się przyznawały, że te żywe dziecko jest obydwu kobiet, prawda? No i król Salomon postanowił to jedno dziecko przeciąć na połowę, no i wtedy się wyłoniła, ta prawdziwa matka się rzuciła i błagała, żeby oddać tej kobiecie drugie, że to jest jej dziecko. No i król Salomon powiedział, że żadna matka by się nie dopuściła do morderstwa swojego dziecka. No i to była właśnie ta właściwa matka. W bardzo dobrym stanie ten kredens, panie Józefie. Piękny. Panie Bogusiu, jest to kredens z Krakowa, z dzielnicy Kazimierza, pochodzący z rodziny żydowskiej. Bo ja go odnalazłem koło Tarnowa i ten właściciel powiedział właśnie, że on pochodzi właśnie z dzielnicy Kazimierza, z rodziny żydowskiej. Renowację zrobiłem, odnowiłem go i no i jest tutaj jako eksponat. Tu mamy, panie Bogusiu, takie różne przedmioty domowego użytku, ale z domach żydowskich, prawda? W domach żydowskich takie łyżki, różne te talerze, takie świdry, jakieś to są z gwiazdą Dawida. Właśnie, prawda? Widzę, że wszystko oryginały, bo na każdym na gwiazdę Dawida jest. Tak, a tu jest najważniejsza, panie Bogusiu, gablota. W tej gablocie znalazłem w tym domu, na strychu
Przede wszystkim na strychu. Jest to te bloczki, prawda, to są oryginalne, po hebrajsku pisane. Podobnie właściciel wydawał może do kuchni czy gdzieś, żeby wydać tam, no w każdym razie znaczy tam jakieś przetłumaczone było dwa jajka, jakieś liter wina, trzy jajka. Natomiast te zeszyty dwa, co są, to są, nie wiem, prawdopodobnie jakiegoś ucznia, po hebrajsku pisane, ręcznie, no bardzo też ciekawe na strychu znalezione. Kałamarze z gwiazdą Dawida, prawda, takie butelki. Co mamy? Tu mamy też tak samo znaleziska, właśnie znaleziska z tego domu, ze strychu, po tym rodzinie żydowskiej Landau, który prowadził Wyszynk. Te butelki to są bardzo wszystkie... Bardzo ciekawe, bo z gwiazdą Dawida. Tak, wszystkie są te butelki znalezione, te tace. Proszę pana, nawet ten orzeł jest na podwórku przypadkowo wykopany, co pan tu widzi. Proszę pana, ta butla, prawdopodobnie to jest butla do piwa na dwutlenek węgla, który tam... No, w Wyszynku musiała się taka butla znajdować. No i to jest też z tego domu ze strychu. Panie Bogusiu, tu mam bardzo cenne książki, takie trzy książki. Proszę bardzo, z rabinówki pochodzące z Bobowej, od rabina. Pan Kochmajski mi to przekazał, podarował do tego muzeum. Zachowały się właśnie do tej pory. I te książki są, proszę pana, o, z tej półki, te trzy książki, jak Kazimierz Wieniawa-Długoszowski podpisuje Sadykiem, jak podpisują apel do społeczeństwa żydowskiego o zbiórkę pieniędzy na obronność kraju, czyli tam na armatę prawdopodobnie. Doktor Wanatowicz mieszkał, tutaj bobowiacy będą wiedzieć, z tego domu był burzony, był na strychu, bo to dom pożydowski był, taki kołowrot na strychu. I on służył do otwierania dachu, do otwierania częściowego dachu na święto Sukot, święto Szałasów, które się we wrześniu odbywało, tam przez 7 dni. I to się kręciło, liny były jakieś zaczepione, tym się kręciło i ten dach się unosił do góry. Otwierał, tak? I wtedy modlili się. Że się rzeczywiście Żydzi modlą. Tak, że bezpośrednio te modły, żeby szły do nieba. Dla nich było to bardzo ważny moment podczas... No, to było w związku 40 lat błąkania się po pustyni do Ziemi Obiecanej. Tu natomiast mamy saturator. Saturator to jest Żyd o nazwisku Herbach z Grybowa, który produkował przed wojną wodę sodową, wodę gazowaną. Także to jest część tego saturatora, co mi się udało ocalić, bo to szło, wywozili, proszę pana, na złom. Jest tu taki Grybów, nazwisko Herbach i 1935 wygrawerowane. I do tych butli on produkował tą wodę i sprzedawał. Proszę pana. No i tak to by było. To dziękuję bardzo, pięknie. Tak to by było. A jeszcze mamy, proszę pana, o, ten obraz znaleziony tego bociana na strychu. Piękny, to jest na 100% żydowski. Tu mamy, panie Bogdanie, jeszcze o, taki na przykład płaszcz. Jest pochodzenia żydowskiego, materiał żydowski, który był przerobiony na płaszcz damski. O, tu na przykład dostałem od pana Landała z Nowego Jorku, mi przysłał czapkę z rodziny. Z rodziny właśnie tego domu, tego Landała, to jest jakiś bardzo bliski krewny. Panie Bogdanie, no to w takim razie zapraszam na tą kawę z gałkiem loda. Dziękuję za smak tego loda tradycyjnego. Dziękuję bardzo.